Edyta Hołdyńska, proszę Państwa, nasza publicystka, publicystka Republiki, w studiu Republiki, co chyba jest rzeczą logiczną. Oczywistą. Dzień dobry. No, bardzo się cieszę, że jesteś. Mateusz Wyrwik, publicysta, Tygodnik Niedziela, niestety poza studiem, ale też cieszę się, że jest razem z nami. Powiedzcie mi proszę, dzień dobry, powiedzcie mi proszę, o co chodzi z tymi doniesieniami Politico. To jest tak. Wczoraj poszedł komunikat dla, jak to Maciej Strzembosz mówi, propaganda dla tumanów. A dziś mamy już wykładnię tego, że nagle implementacja przepisów dotyczących migrantów ma być przyspieszona i jeszcze szybciej wdrażana w życie. Edyta. No, z jednej strony trochę Komisja Europejska ustami rzecznika Komisji Europejskiej wcześniej pokiwała polskiemu rządowi, że nie rozumie takiego podejścia do polityki migracyjnej tutaj u nas, natomiast z drugiej strony napisała delikatnie, ugodowo, że tak naprawdę to kraje członkowskie muszą zrobić wszystko, aby z jednej strony właśnie te przepisy unijne wdrożyć u siebie w kraju w życie, a z drugiej strony, żeby powstrzymać ten atak hybrydowy ze strony Białorusi, ze strony Łukaszenki, więc tak naprawdę można by powiedzieć, że Komisja Europejska trochę zachowawczo na razie traktuje to, co się dzieje u nas, można by powiedzieć, że z dużą wyrozumiałością dla rządu Donalda Tuska, czego nie obserwowaliśmy wcześniej. Mateusz Wyrwich. Nie, wydaje mi się, że to jest tak, że implementować, i to jest najważniejsze będzie, implementować, a to, co jest na razie, będziemy mówili wszystko coś, no a to nie trzeba, nie jest to takie obowiązkowe. Natomiast chodzi o podpisanie tego tej umowy o implementacji, to jest chyba najważniejsze. Później będzie się Komisja Europejska będzie mówiła, no jak to przecież implementowaliście, o co chodzi, wszystko jest w porządku. A teraz to, że jest naruszona konwencja ONZ-owska, to kogo to obchodzi? Europa jest Europa, sama sobie von der Leyen, von der Berlin i tak dalej. Więc pół żartem, pół serio mówiąc, po prostu jest to taka tylko, powiedziałbym, tymczasowa propagandowa zastawka. I czemu ona ma służyć? Ja myślę, że ona ma służyć po prostu temu, żeby otumaniać ludzi, żeby mówić, że nic takiego się nie będzie działo, że żadnych tutaj nie będzie się przyjmowało w jakichś żadnych ilościach zesłańców, tak można by powiedzieć w cudzysłowie, choć te 49 ośrodków podobno ma być przygotowanych dla tych ludzi, którzy tutaj przyjdą raczej z... Nie, oni zostaną przywiezieni, bo to jest ta pula ludzi, którzy już są w Europie i którzy oni po prostu wylosują Polskę jako ten kraj, do którego trafią. Tak, ale może po prostu nawet przyjdą. Mówię dlaczego? Dlatego, że rząd niemiecki nie będzie się fatygował, żeby wydawać tyle pieniędzy na benzynę. Będą po prostu przychodzili z tobołkami. Ironizuję troszkę. Dlaczego? Dlatego, że to już jest ustalone. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości między Unią Europejską a Berlinem. I to, co do tego nie możemy mieć żadnej wątpliwości. Jest pewna gra polityczna, oczywiście gra powiedziałbym propagandowa, taka zabawa dziennikarsko, jakbyśmy powiedzieli, partyjna, no bo jakieś tam partie biorą w tym udział, czy dziennikarze, którzy ustalili sobie gdzieś tam w Berlinie na tych odprawach cotygodniowych niemieckich czy comiesięcznych redaktorów naczelnych prasy niemieckiej. Podobnie zresztą jest w Brukseli, jeśli chodzi o dziennikarzy akredytowanych przy Brukseli, więc mówię nie tych, którzy są przedstawicielami danych państw, tylko po prostu mówię o Niemczech. I sprawa jest jasna. Będziemy mówili tak, możecie Tusk tutaj działać jak chcecie, a istotą rzeczy jest, że ma być podpisana ta implementacja. I zdaje się, że z Niemiec w ramach tej implementacji, czy też tego benefitu, o którym mówił pan premier Donald Tusk, 40 tysięcy migrantów zostanie rozlokowanych na naszym terytorium. Edyta. Tak jest. No i nieoficjalnie mówi się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych właśnie tego obawia się najbardziej, że może nie przyjdą, ale przyjadą do nas właśnie z Niemiec, przez niemiecką granicę przejadą migranci w ramach tak zwanej readmisji. I tutaj będziemy mieli rozlokowanych w naszym kraju uchodźców, których nie chce już rząd niemiecki. Nie jest to zresztą tajemnicą od
co najmniej kilkunastu miesięcy, albo i lepiej, kilku dobrych lat. Niemcy mówią głośno o tym, że polityka Herzlich-Willkommen była błędem, że no dobra, ale czy ktoś oficjalnie cofnął to zaproszenie i powiedział migrantom tak, halo, kochani ludzie na całym świecie, my do Niemiec już dziękujemy, my już was nie zapraszamy. No, można by rzec, że działania rządu niemieckiego do tego zmierzają, ale rzeczywiście nikt na głos tego nie powie, bo jest to no, po prostu bardzo niepoprawne politycznie, a mamy bardzo poprawny politycznie świat zachodniej Europy, to co najmniej, w Stanach Zjednoczonych zresztą też, ale to w tę stronę idzie, to znaczy, żeby nie móc skrytykować i nie móc powiedzieć na przykład o tym, że bardzo dużo przestępstw to jest sprawka właśnie migrantów, że przestępczość rośnie właśnie wśród tych grup i że oni nie chcą pracować. To znaczy, to o tym się akurat zaczęło mówić w Niemczech, że rosnące bezrobocie w Niemczech, krach niemieckiej gospodarki wynika również z tego, że przeszarżowano przyjmując ludzi, którzy nie palą się, mówiąc wprost, do roboty. Nie biorą tych najprostszych prac, biorą zasiłki socjalne, wobec czego nie dość, że tych rąk do pracy nie ma, no to jeszcze ta polityka socjalna zaczęła się chwiać, bo za dużo zasiłków trzeba było wypłacać, więc to wszystko zaczyna się na takich różnych polach. No dobrze, rozchodzić. Ale ma być zgodnie z tym paktem migracyjnym ujednolicenie świadczeń. Czyli to samo świadczenie socjalne za nic nie robienie, dany migrant w Berlinie będzie miał takiej samej wysokości, jak ten migrant, dajmy na to, w Białymstoku. No to prawda, jeżeli do tego dojdzie, to znaczy no to, są mając takie do plany, wyboru dobrowolnie, gdzie chcesz pobierać ten zasiłek, na pięknym Podlasiu czy w okolicach Berlina, ja bym wybierał Podlasie. Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli że jeszcze, że ten zasiłek będzie w tej samej wysokości, czyli dajmy na to, przeliczymy te 1000 euro przykładowo na 4000 zł z hakiem, to oczywiście, że lepiej będzie wydawać te pieniądze tutaj, bo się więcej siła nominalna pieniądza pozwoli nabyć za te 4000 zł tutaj niż za 1000 euro w Niemczech. Natomiast czy to będzie faktycznie w ten sposób jeden do jednego wyglądało? Trzeba to obserwować, a niestety trzeba mieć na uwadze to, co, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że Komisja Europejska właśnie dlatego tak łagodniej traktuje rząd Donalda Tuska, że ten wszystkie te ustalenia berlińsko-brukselskie jest gotów jeden do jednego implementować. Niestety jest takie niebezpieczeństwo. No dopiero teraz, kiedy zmienił się punkt widzenia Donalda Tuska w kwestii migrantów na wschodniej granicy z Białorusią, zaczyna o tym mówić. Wydaje się, że na użytek zresztą polityczny w naszym kraju wyłącznie, czyli no, widząc, że nie da się daleko zajechać, czy zbyt wielu punktów wyborczych nabić na takiej polityce, jaką prowadził wcześniej wobec migrantów na Białorusi, czyli mówiąc o tym, że to są biedni ludzie, że rząd nie powinien stawiać muru, odszedł od tych stwierdzeń i po prostu gra na przyszłe wybory prezydenckie. No dobra, ale to jest też, proszę państwa, taki brak konsekwencji. Ja przepraszam, że próbuję się śmiać, ale to jest nad czym zapłakać. Miniona sobota powiedział premier to, co powiedział. To, co zmienił w środę bodajże, powiedział to, co powiedział. No a finalnie jest konkluzja, jaka jest. No. To nawet nie jest pomroczność jasna, to nie jest rozdwojenie jaźni, to jest coś... Jeszcze innego. No. To trzeba by to zdiagnozować. To jest notoryczny oszust i co do tego nie możemy mieć żadnej wątpliwości. No, to traktowanie poważnie Donalda Tuska jako polityka, oczywiście, który tutaj przy pomocy berlińskiej kancelarii czy brukselskiej działa, oczywiście to bezprawie wprowadza w Polsce, ale traktowanie tego polityka jako człowieka poważnego jest po prostu nieporozumieniem. To jest oszust, oszczerca i co do tego nie można mieć wątpliwości. Jeśli musimy stawiać kropkę. Jest dzisiaj taki człowiek, taki oszust, prawda, który mówi wczoraj co innego, dzisiaj co innego, to jesteśmy naprawdę w dość dramatycznej sytuacji. Ludzie powinni się budzić i działać. Ja bym zamienił, że nie oszust, a bardziej uniwersalny, bo uniwersalnie każdemu proponuje to, co chce usłyszeć. A to się nazywa
cynizm, wykorzystywanie tego jeszcze dla swoich interesów. To szalenie delikatne oczywiście, szalenie delikatne. Ja rozumiem, że po prostu oszusta rozumiemy człowieka, który po prostu kłamie. Chyba tak to jest. No oszust to oszukuje, kłamca to kłamczuch. No. Rozumiem. Polityk to polityk. Tak. No bardzo dziękuję państwu przed telewizorami. Doskonałego dnia życzę i do zobaczenia. W Agorze chociażby.